Casal Pusterlengo, mała miejscowość w regionie Lombardii. Mieszka w niej 15 tysięcy osób. Teraz nikt nie może stąd wyjechać ani tu wjechać. Władze miasta chcą w ten sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Właściciel tego małego sklepiku wpuszcza do środka nie więcej niż 4 klientów naraz. A apteka pozostaje jednym z najważniejszych punktów miasta, które dziś przypomina raczej miasto duchów niż tętniące życiem miasteczko. To tutaj odkryto pierwsze przypadki nowego wirusa. Krótko potem ostre rozporządzenie, areszt domowy. Przyzwyczailiśmy się już do tej sytuacji. Mamy tylko nadzieję, że supermarkety wkrótce się zapełnią. To nasza jedyna troska. Poza tym nie mamy większych problemów. Do tej pory większość zakażeń odnotowano na północy Włoch. Rząd podjął drastyczne środki. Miasta zostały zamknięte i objęte czerwoną strefą. Na obszarach zastrzeżonych wprowadzono ścisłe kontrole. Jestem z sąsiedniej wioski. Przyjechałem po syna. Ciekaw jestem, czy mnie przepuszczą. Chyba nie. 15-letni syn Massima od paru dni przebywa z dziadkiem w strefie zamkniętej i chce w końcu wrócić do domu, ale policjant nie pozwala na przejazd samochodom. Może pan jechać w lewo, a potem zawrócić. Wielu ludzi we Włoszech zadaje sobie pytanie, dlaczego wirus trafił akurat do nas? Zastanawia się też przedsiębiorca Fabio Longo. Zdaniem ekspertów mogło się to zdarzyć w każdym kraju, w każdym, który utrzymuje bliskie kontakty z Chinami. Włoski przemysł włókienniczy intensywnie kooperuje z chińskimi firmami. Przedsiębiorstwo należące do Fabio Longo znajduje się w gminie Rowolon w Wenecji Euganejskiej. Także on ma kontrahentów w Azji. Nietypowa sytuacja związana z koronawirusem postawiła teraz jego biznes na głowie. Konsekwencje działania koronawirusa są bardzo poważne dla naszej firmy. Wszystko to zaczęło się w trakcie pokazów mody. A masz raptem dwa pokazy dla kobiet i mężczyzn w najważniejszym zimowym sezonie. Tydzień mody w Mediolanie przebiegał w trudnych warunkach. Projektanci organizowali pokazy zamknięte, wielu zrezygnowało z niektórych wyjazdów. Gospodarka i tak kuleje, a tu jeszcze ten wirus, skarży się Longo. Przemysł włókienniczy otrzymał bardzo dotkliwy cios, zwłaszcza po kryzysie gospodarczym. Sytuację pogarsza to, że mieszkańcy Chin walczą z koronawirusem już od ponad 2 miesięcy. Około 30% naszego rynku zbytu to właśnie Chiny. Longo ma szczęście w nieszczęściu. Zdążył dostarczyć kontrahentom 97% swojej produkcji. Nie chcę sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby wirus wcześniej sparaliżował północne Włochy. Obecnie do firmy przychodzi tylko 15% pracowników. Reszta mieszka w zamkniętej strefie. Marisa Chiarentin może pracować, ale jej syn, którego firma jest w Wenecji, ma areszt domowy, ponieważ jego matka mieszka w pobliżu czerwonej strefy. Wszystkich ogarnęła jakaś obsesja. Mój syn jest zły i rozgoryczony. To młody facet, który dopiero co zaczął się rozwijać zawodowo, a teraz musi pracować w domu. Nie ma żadnego kontaktu z ludźmi. Uważa, że to niesprawiedliwe. Personel żyje nadzieją, że wkrótce powróci normalność, ale Włochy stały się ogniskiem epidemii w Europie i w pierwszej kolejności trzeba zadbać o wyhamowanie zakażeń. Pokazy mody schodzą na daleki plan.